Każdy z nas ma w swojej głowie głos, który o nas dba. Chroni przed niebezpieczeństwem i złymi decyzjami. Czasem jednak ten głos może stać się toksyczny. Mówi nam, że nie damy sobie rady, że jesteśmy do niczego. Tego typu głos często nazywany jest wewnętrznym krytykiem. To część naszej świadomości, która powinna o nas dbać. Jednak może sprawić, że zaczynamy wątpić w siebie. Hamuje nas przed podążaniem za swoimi marzeniami, sprawia, że tkwimy w miejscu, sparaliżowani strachem i wstydem. To ćwiczenie pozwoli ci zdać sobie sprawę z tego głosu, zmierzyć się z nim i uwolnić się od jego wpływu na twoje emocje i decyzje. Zanim zaczniemy, znajdź ciche i spokojne miejsce, gdzie nikt nie będzie ci przeszkadzał przez kolejnych kilka minut. Jeśli chcesz, połóż się lub usiądź w jak najwygodniejszej pozycji. Możesz zamknąć oczy, jeśli masz na to ochotę. Daj sobie na to chwilę. A teraz weź 10 spokojnych, bardzo powolnych oddechów. Wdychaj powietrze nosem, a wydychaj nosem lub ustami, w zależności od tego, jak ci jest wygodniej. Skup się na wszystkich odczuciach związanych z wdechem i wydechem. Zauważ wrażenia wewnątrz nosa, gardła, klatki piersiowej, i brzucha. Teraz jesteś tylko ty i to, co czujesz. Zastanów się chwilę nad myślami, które ostatnio pojawiały się w twojej głowie. Chodzi mi o te, które były wyjątkowo negatywne. To często słowa, których nigdy nie powiedzielibyśmy przyjacielowi, nawet nieznajomej osobie, a regularnie mówimy je sobie samym.
Złap teraz jedną z takich myśli. Zauważ, jak bardzo przykra może być, jak wielki ma wpływ na to, co czujesz, jak się zachowujesz. Zdaj sobie sprawę, że to tylko myśl, głos krytyka, który nie jest zgodny z prawdą. Negatywny krytyk może mieć wiele głosów. Spróbuj oddzielić go od tego, co naprawdę myślisz. Wyobraź sobie osobę, postać, która wypowiada te słowa. Niech przestanie być częścią ciebie. Może to być prawdziwa postać, a może to bohater jakiegoś filmu czy bajki. Cokolwiek, co przychodzi ci teraz na myśl. Teraz wyobraź sobie, że to właśnie ta osoba wypowiada te słowa. Jeśli jest to myśl, która brzmi „jestem do niczego”, przekształć to w słowa „jesteś do niczego”. Zauważ, że teraz to tylko czyjaś opinia, z którą wcale nie musisz się zgadzać. Wiedząc już, że to stwierdzenie nie jest prawdziwe, pomyśl teraz przez chwilę, co może być jego źródłem. Może stoi za tym lęk, że sobie nie poradzisz. Że coś będzie bardzo trudne. Lęk przed odrzuceniem. Emocjonalnym cierpieniem. Zastanów się nad tym przez chwilę. Nic nie szkodzi, jeśli odpowiedź nie pojawi się od razu. Spróbuj teraz odpowiedzieć na słowa krytyka.
Znajdź takie fakty ze swojego życia, które udowadniają, że wcale nie ma racji. Wyraź to jednak z wewnętrzną empatią i zrozumieniem. Jeśli słowa brzmiały: jesteś do niczego, możesz odpowiedzieć: czasem coś jest dla mnie trudne, ale jestem dobry w wielu rzeczach. Jestem wartościową i dobrą osobą. Daj sobie teraz na to chwilę. Na koniec tego ćwiczenia pomyśl o przeciwieństwie uczucia, które wywołała w tobie ta negatywna myśl. Jeśli to było niskie poczucie własnej wartości, przywołaj do siebie emocje i odczucia, które kojarzą ci się z dumą i zadowoleniem z siebie. Wróć teraz uwagę do swojego oddechu. Przyglądaj mu się. Niech będzie spokojny i głęboki. Bardzo dobrze. Wyobraź sobie, że to pozytywne uczucie wewnętrznej dumy i zadowolenia z siebie jest teraz w twoim sercu i rośnie z każdym twoim głębokim, powolnym wdechem. Poczuj, jak rozwija się, rozlewa przyjemnie po twoim ciele. Może wywołuje rozluźnienie lub przyjemne ciepło. Oddychaj głęboko, aż to uczucie wypełni twoje ciało w całości.
świetnie. Jak się teraz czujesz? Teraz możesz już powoli poruszać swoim ciałem i otworzyć oczy, jeśli były zamknięte. Pamiętaj, że do tego ćwiczenia możesz wrócić zawsze, gdy przytłoczy cię fala nieprzyjemnych myśli. Dziękuję ci za twój czas. Do usłyszenia.